Nawet najmniejsza dawka alkoholu wypita przez kobietę w ciąży może wywołać u jej nienarodzonego dziecka zespół alkoholowo-płodowy. Dla takiego dziecka to może być początek życia pełnego przytłaczających i złych emocji. Nam ten problem ukazał się w pracach małych plastyków, a my zdecydowaliśmy, że pokażemy go światu. Lęk, smutek, frustracja, zagubienie, poczucie odrzucenia. W świecie dzieci zdrowych to tylko ilustracje. W świecie dzieci dotkniętych FAS to często przygnębiająca codzienność, która zaburza prawidłowy rozwój, izoluje od rówieśników i unieszczęśliwia na zawsze. Nie wszystkie Polki są świadome tego ryzyka i dlatego niektóre nie rezygnują z alkoholu, kiedy są w ciąży. Żeby to się zmieniło, muszą zobaczyć to, co widzą dzieci żyjące z zespołem alkoholowo-płodowym. Straszne rysunki ilustrujące złe emocje dzieci wydrukowaliśmy na specjalnym papierze do pakowania alkoholu i dopisaliśmy do nich krótki apel. Poprosiliśmy sprzedawców, aby owijali nim sprzedawane butelki alkoholu. Teraz wielki strach, który codziennie czują dzieci z FAS, zobaczą również dorośli. I nawet jeśli się nie przestraszą, to zrozumieją, że nie szanując zdrowia dzieci, sami są dla nich najstraszniejsi. Dzieci nie chcą FAS.